Kiedy tak rozmyślałem nad dzisiejszym kazaniem, wpadł mi do głowy pewien pomysł. Postanowiłem kilka dni przed ślubem porozmawiać telefonicznie, z powodów oczywiście odległościowych, z moim sąsiadem Mateuszem, dzisiejszym panem młodym. Znają się z widzenia i z opowieści bardzo długo. Bliżej natomiast ich poznanie miało miejsce w jakże nietypowym miejscu. W miejscowej knajpie, gdzie Mateusz wraz z kolegami popijał sobie zimną Coca-Colę. Ewelina przyjechała do sklepu na zakupy. Zaczęli ze sobą rozmawiać i od tego momentu z pewnością wszystko się zaczęło. Ja, Mateusz, biorę Ciebie, Ewelino, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz rzeczy nie opuszczę aż do śmierci.